Cześć moje drogie, dzisiaj będzie o podkładzie marki Becka Skin Love. Całą nazwę Wam tutaj napiszę. Jest to podkład dostępny w Sephorze za 145 zł, więc nie jest najtańszy, ale też chyba nie najdroższy, bo w Sephorze droższe sztuki się znajdują. Ja mam tutaj akurat próbkę i to wystarczyło mi na jakieś 6 razy, może jeszcze na jeden raz mi wystarczy. Jest to produkt bardzo wydajny, niewiele go trzeba, nie daje efektu maski. Wydaje mi się, że wygląda dość naturalnie i dość ładnie na skórze. Najlepiej rozprowadza się mi go gąbeczką i tutaj dzisiaj użyłam akurat Beauty Blender, ale te pozostałe gąbki, które miałam, też bardzo ładnie rozprowadziły ten podkład. Dzisiaj użyłam też pędzla, pierwszy raz Hakuro H52, jeden z lepszych pędzli, jakie mam do rozprowadzenia podkładu. Nie gryzie, to okrągłe z taką kuleczką, to naprawdę są bardzo komfortowe dla osób, które mają problem z tym, że flat topy gryzą po twarzy, tak drapią nieprzyjemnie. Tutaj miałam taką dość solidną porcję, jak widzicie, połowa mi została w części praktycznej, później zobaczycie, jak to się wszystko rozprowadzało. I ten minus, który się tutaj pojawia, ten jeden główny minus, to jest to, że jak sobie robimy takie plamy najpierw, w taki sposób rozprowadzamy podkład i później zajmujemy się oczywiście jedną stroną, pójdziemy na czoło, czy tutaj gdzieś niżej i tak troszeczkę rozciągamy to w czasie, no to te plamy, które są tutaj, one od spodu nam już zaschną i zostaną takie plamy, które potem trudno jest rozprowadzić i trudno jest je tak jakby wtopić w resztę makijażu, bo będą się odznaczać. To akurat miało dzisiaj miejsce, ja specjalnie tak się dzisiaj pobawiłam tym, żeby byście mogły zobaczyć, że faktycznie taki problem może istnieć i że trzeba albo podkręcić tempo, albo faktycznie partiami nakładać ten podkład lub bezpośrednio z ręki na gąbeczkę czy na pędzel go przenosić, bo wtedy tego problemu akurat nie ma. I jeszcze takich minusów, to no to jedynie cena może tutaj zostać. Bo ja więcej nie zauważyłam, mnie nie zapchał, ładnie się rozprowadza, szybko się rozprowadza, najlepiej gąbeczką. Dla mnie to jest właśnie idealna konsystencja do tego narzędzia. Ma naprawdę bardzo ładne kolory, jest ich aż 24 do wyboru, więc super jasne, super chłodne kolory, ciepłe, różowe, oliwkowe, czy wszystkie takie dla mulatki, takie naprawdę ładne, brązowe, czekoladowe, też tam znajdziecie. Nie widziałam problemu z tym, że nie lubi się ten produkt z innymi produktami, które nakładam pod, jak i na niego. Na przykład pod spód to kremy, sera, bazy zarówno silikonowe, jak i te nawilżające. Z wszystkimi było ok, ale tutaj ilość miała ogromne znaczenie. Im więcej produktu takiego bazowego, tym gorsza przyczepność i faktycznie nieładnie mogłoby się to rozprowadzać. Natomiast pudry najlepiej sprawdzały mi się takie super miałkie, super delikatnie, czyli HD z Makeup Forever, z Diora, ten, który później Wam pokażę. Sprawdzał się mi też tutaj ten ze Estée Lauder, też taki super miałki, no i z Eco Cery ryżowy. Z tymi najładniej to wszystko wyglądało i takie miałam te, które tak średnio się mi sprawdzają, na przykład ten z Kat Von D, no to z tym podkładem też niestety wydawało mi się, że wygląda ten podkład tak bardzo widoczny, taka maska się tworzyła. Ja mam skórę mieszaną i na strefie te on mi się błyszczy już tak po paru godzinach. To jest zupełnie normalne, nieważne jaki podkład nałożę, zawsze to ma miejsce, bo skóra pracuje i to sobą wypluwa sobie na zewnątrz i to po prostu leży i po prostu wchodzi w ten makijaż. Nie pojawiło się nic takiego jak ciastkowanie, jak jakieś rozwarstwianie się, czyli to podkład miałby uciekać, ścierać się. Znaczy ścierał się to tak dość klasycznie, jakby wycierałam nos chusteczką, no to był na tej chusteczce, to nie jest taki podkład, który jak się przyklei do skóry, tak już siedzi tam na amen. Więc dość klasycznie do tego podszedł. Jego wykończenie ma być matowe. U mnie jest to satyna, tutaj zależnie od pudru, jaki użyję, to mogę ten mat wyciągnąć, ale on jest bardzo komfortowy, nie ściąga skórę. I tutaj osoby z suchą skórą, które na przykład używają wcześniej Estée Lauder Double Wear i im to pasowało, mają dobry krem i mgiełki nawilżające i dzięki temu ten makijaż nie jest taki suchy, postarzający nawet troszeczkę, który wybija na pierwszy plan jakieś zmarszczki, no to myślę, że ten też może się sprawdzić. U osób ze skórą mieszaną, podtłustą, no to tu oczywiście trzeba mieć sprawdzony puder, sprawdzoną mgiełkę czy jakiś utrwalacz do makijażu oraz bazę. No to myślę, że tutaj takie komponowanie sobie odpowiedniego zestawu z tym podkładem też naprawdę może iść w parze i może wyglądać całkiem przyzwoicie. Na skórze
z niedoskonałościami, z krostkami. No nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy nie będzie, czy będzie się utrzymywać na tych pryszczach ten podkład. To wam nie powiem. Tutaj raczej ja bym zrobiła tak, że ujednolicić tą skórę bardzo delikatnie i miejscowo zakamuflować oczywiście sprawdzonym korektorem, to wtedy będzie to całkiem ładnie wyglądać i wydaje mi się, że powinnaś być zadowolona. Ale to, co wam mogę na pewno powiedzieć, to warto go przetestować, warto wziąć próbkę do domu i sprawdzić sobie w domu właśnie ze swoimi kosmetykami, ze swoimi umiejętnościami, czy to wszystko pójdzie w parze i czy będziesz ty zadowolona, bo tu wydajesz te swoje pieniądze i oczywiście ty masz być zadowolona w 100%, a nie tylko używać go w dopadkach z takim lekkim przymusem. Teraz jakieś pytania masz jeszcze, to oczywiście możesz pisać tutaj lub na Facebooku, lub wysłać maila, bardzo chętnie odpowiem, a teraz zapraszam na część bardziej praktyczną. Buzia już jest przygotowana, mam na centralnej części twarzy bazę taką lekko działającą, nic powalającego. Jest to baza z Dior i reszta twarzy jest pokryta bazą z Marc Jacobs, tą kokosową. I na tą stronę użyję gąbeczkę Beauty Blender, a na tą część tutaj nałożę sobie pędzel Hakuro H52. Najlepsza wersja dla mnie tych flat topów, ponieważ nie drapie podczas rozprowadzania podkładu. I tutaj troszeczkę sobie nałożę tych kropeczek, żeby rozprowadzić, i wydaje mi się, że to powinna być taka odpowiednia dawka. Wydaje się, że ten podkład jest bardzo jasny na mojej skórze, porównując oczywiście skórę z kropkami, bo tutaj jest troszeczkę jaśniej. Jakbym dobrała sobie podkład do twarzy, no to niestety byłoby to zbyt ciemne i nieładnie by się to nałożyło. To znaczy byłaby zwykła maska, taka najzwyklejsza. No i teraz sobie Beauty Blenderem rozprowadzę bokiem. Gdzieś po prostu tą stroną mi nie bardzo pasuje. Szybciej chyba idzie mi tą stroną, bo się lepiej podkład rozkłada szerzej i po prostu szybciej idzie. I mogę wam powiedzieć, że ten podkład bardzo ładnie się rozprowadza właśnie gąbeczką, a pędzlem to się jeszcze nie bawiłam i tak naprawdę nie wiem, czego oczekiwać. Jak rozprowadzę, to po prostu będę zaraz wiedzieć, jaka jest różnica i czy w ogóle ona istnieje. No i to samo już jest prawie gotowa, tylko ta gumka ma minus taki, że ona szybko wysycha. Nie wiem, czy wy też macie taki problem, takie wrażenie, ale trzeba troszeczkę podkręcić tempo, żeby ogarnąć całą buźkę. I pędzelkiem ogarnę sobie tą stronę. I teraz tak, zajęło mi to dosłownie może minutkę, dwie, żeby rozprowadzić ten podkład na tamtej stronie. Ten już sobie chwilę tu leży i on zaczyna zasychać. I teraz już mam problem, żeby to rozprowadzić, bo te plamki, których było właśnie to wszystko rozłożone, pozostawione, zaschło i teraz niefajnie się to rozprowadza i tutaj będzie to problem. Na przykład nie wiem, czy wy widzicie, ale chyba nie. Na przykład tu jest taka plama, nie? Tu, gdzie był podkład nałożony, tutaj. I to wszystko już tak zastygło i tworzą się smugi. On się ściera w tym miejscu, więc to jest nie fajnie, ale jeśli ogarniemy, wiecie, jedną stronę nałożymy na drugą stronę na świeżo, no to wtedy jest ok. Nie ma tu większego problemu, nie można tutaj narzekać, bo ta strona naprawdę pięknie się rozłożyła za pomocą gąbeczki, ta za pomocą pędzla. No powiem tak, poza tym obszarem, gdzie mi to zastygło niefajnie wyglądało, no to jest ok. Nie ma naprawdę większej różnicy, jak to wszystko wygląda, więc tutaj naprawdę tak nie widać, że tu inaczej nałożone, tu inaczej nałożone, żeby się tam czegoś czepić. I tutaj mam takie zaczerwienienie na brodzie, to sobie taki placek czerwony i to się mi nie przykryło za pomocą pędzla. Trzeba by tutaj po prostu było wklepać i taką grubszą warstwę zostawić. No i tak patrząc na to, wygląda naprawdę dobrze. Nie jest to zbyt ciężki podkład, bo czasem takie po konsystencji od razu wychodzą na jaw i to brzydko wygląda. Ta strona się mi jednak, wydaje mi się, no nie wiem, bardziej chyba podoba, bo tu jest, no tutaj są te plamy. To mi nie bardzo pasuje, a nie chcę już tego ruszać, żeby nie rozwalić do końca, żeby nie przedobrzyć. Teraz sobie nałożę korektor pod oczy. Zobaczymy, czy z tym korektorem to wszystko pójdzie fajnie w parze, czy nie będzie tutaj jakichś takich schodków, odcinek, czyli każdy kosmetyk walczy o swoje terytorium. I tutaj sobie tylko to wszystko fajnie rozprowadzę.
i będziemy zaraz widzieć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze bronzer do tego dojdzie. I nałożono już kosmetyki, jeden na drugi. Muszę przyznać, że połączenie jest bardzo ładne. Nie ma takiego ewidentnego odcięcia, gdzie leży który kosmetyk, także tutaj nie ma problemu. Drugi kosmetyk, który nałożę na ten podkład, będzie to bronzer z Chanel, bronzer kremowy i nałożę go za pomocą pędzla z Glam Shopu, jest to numer T6, jeden z lepszych pędzli, jaki miałam do kosmetyków kolorowych, naprawdę bardzo fajny, bardzo delikatnie rozprowadza bronzer i on jest tak na tyle delikatny, że nie uszkodzi tego, co już mamy nałożone pod spodem, bo bardzo często z tym mamy problem. I muszę przyznać, że obydwa kosmetyki naprawdę bardzo ładnie się tutaj połączyły, nie mam z tym żadnego problemu, nic się nie starło, nic się nie zrolowało, więc jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. I tutaj dotykam teraz ten podkład i on zrobił się taki lekko aksamitny, nie jest prawie że wilgotny, więc osoby ze suchą skórą myślę, że nie potrzebują prawie pudru albo coś bardzo, bardzo delikatnego. Teraz czas na puder. Użyję sobie pudru z Dior, bo to jest taki puder dla mnie, który nie jest zbyt matujący, zbyt ciężki, ale jest super miałki i to akurat mi pasuje. I ten podkład akurat lubię, takie właśnie delikatne pudry, które są, ale nie pod względem może matowienia, tylko pod względem właśnie uczucia w palcach. On jest im mniejszy, im bardziej drobny, tym lepiej z tym podkładem to wszystko idzie. Ja sobie to przypudruję, nałożę jeszcze jakiś bronzer, na przykład ten z Belle, bardzo fajny rozświetlacz, nałożę też z Lovely i zobaczymy się za sekundkę i zobaczycie, jak ten makijaż wygląda już wykończony z właśnie produktami pudrowymi. Makijaż gotowy. Fajnie wszystko na miejscu, tak jakbym chciała. Jak widzicie, mam tu jeszcze masę tego podkładu. Wydaje mi się, że nałożyłam jakieś półtorej pompki, chociaż do końca nie wiem, ile ta pompka w opakowaniu dozuje, ale tak dość standardowo poszło tej ilości mi i muszę przyznać, że bardziej podoba mi się wykończenie za pomocą gąbeczki. Ładniejsze jest takie bardziej delikatne. Tutaj może jakbym po prostu partiami nakładała sobie ten podkład, to wtedy by to lepiej wyglądało. Nie byłoby tych takich zaschniętych plam, które się pojawiły. Chociaż teraz po przepudrowaniu wydaje mi się, że troszeczkę jakby mnie widać, może bronzer je troszeczkę też przykrył, więc nie rzucają się bardzo w oczy. Więc jeśli robisz bardzo wcześnie rano makijaż przy takim mrocznym jeszcze świetle, takim delikatnym gdzieś w tą łazience, no to tutaj zwracam na to uwagę, że takie problemy mogą się pojawić i warto tutaj oczywiście z taką uwagą podejść do tego podkładu, że coś takiego może się zdarzyć i tutaj trzeba troszeczkę albo tempo podkręcić, albo faktycznie zająć się jedną połową twarzy, a potem kolejną, czyli takie nakładanie partiami. Podsumowując, ten podkład jest naprawdę godzien uwagi, aby podejść do Sephory i wziąć próbkę, czy przetestować na miejscu. Ja nie kupiłabym go tak z marszu, z poleceń tylko, ponieważ te recenzje tak nie do końca są na 5+. Tylko są osoby, które troszeczkę narzekają na to, inne na tamto. Ale tak podsumowując, on jest no tak na 4 z plusem oceniany. Warto wziąć sobie próbeczki, warto przetestować. Kolorów jest bardzo dużo i to jest jeden chyba z lepszych podkładów, jakie ja do tej pory sobie testowałam. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!